Witam. Dziś film o Bitcoinie naszych czasów. Za chwilę zobaczycie, co to jest, ale na samym początku jeszcze musi być Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Niemożliwe, ale to jest strona do wymieniania swoich skinów. Czy na niej wymienię swoje skiny? No way, wymienię na niej swoje skiny, na inne skiny. Dodatkowo nie policzą mi cen naklejek, co oznacza, że uwaga, można na niej łapać crafty i do tego, jak nie znasz jakiejś naklejki jej ceny, to wchodzisz tu, klikasz tu i masz przekopiowane. Niemożliwe, z kodem ZON 35% do doładowania, ale jajca. O, a teraz o Bitcoinie naszych czasów, czyli o ENS. Bo ja wiem, że wy już, szczerze, ja już czuję, że tak jest w tym momencie. Ktoś widzi to i mówi, lul, zobacz, co się dzieje na ENS, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co chodzi? No więc o co chodzi? Już wam mówię. Chodzi o to, że po pierwsze to jest mem, a po drugie, jak macie NC Holo, nie? To one wszystkie wyglądają tak samo. Czy Paryż, czy Stockholm, czy Antwerp, nie? One wszystkie wyglądają tak samo. I wersja ze Stockholmu kosztowała 8 zł, w momencie kiedy wersja z Paryża kosztowała 2 zł, a wersja z Paryża była rzadsza od wersji ze Sztokholmu, mimo tego, że wyglądała ładniej. No i ktoś na Twittera wrzucił, że jak dobrze żyć w tych czasach, kiedy jeszcze mamy Bitcoina. No i się zrobił żart, że to jest Bitcoin naszych czasów, nie? Ja wam to w tym momencie tłumaczę. Czy warto w to inwestować? Zupełnie szczerze, ta cena się wydaje być dosyć niska. To moje takie spostrzeżenie. I no, to ogólnie jest takie moje clue mojej opinii. Po prostu cena się wydaje być ekstremalnie niska i tego się trzymajmy. Więc wydaje się, że długoterminowo to raczej w jakiś sposób odda, mniejszy lub większy. Gdybym ja miał inwestować jakoś koniecznie, no nie wiem, pewnie bym. To jest jakiś tam kierunek, ale dokupowanie czegokolwiek z Paryża jest bardzo ryzykowne. To zachęcam do w ogóle przemyślenia w ten sposób. Mimo wszystko niektóre naklejki, kiedy się na nie patrzy, z Paryża nawet holo, to ja nie wiem, czy dalej tak jest, ale ogólnie są po cenach, bym powiedział, wręcz śmiesznych. No, czy jakieś te, jak się to nazywały, wszystkie rzeczy na przykład z Pain, Holo, jakiś OneFlat, tu już się trochę to umocniło, no te wszystkie rzeczy pokroju GXX, które kosztują po 4 zł, to są naprawdę niskie ceny, mimo wszystko. Czy też, no zobaczcie sobie, porównajcie sobie w ogóle autografy zawodników za Apex, a naklejkę Apex. 2,30, a naklejka 6 dych, czy 5 dych, czy coś takiego. Rozumiecie zresztą, to naprawdę wygląda na niskie strasznie ceny, a ja już nie będę przypominał, żartuję, poprzypominam dla beki, tylko i wyłącznie, żeby się pośmiać z tego, co się działo z najtańszymi rzeczami z Antwerpu. Ogólnie kupowanie najtańszych rzeczy niesie ze sobą trochę najmniejsze ryzyko i w ogóle takie najbardziej, bym powiedział, w przypadku tego, co się działo na Antwerpie, to największy zarobek. Nie wiem, niech wezmę na tapet coś ciekawszego, czyli Woody'ego, który dzisiaj kosztuje 5 zł, nie? Na promocji wtedy to była to naklejka pokroju właśnie 2-3 zł. Za to w marcu te naklejki dochodziły do 20 i dokładnie tak to wszystko wyglądało na tamten moment. Więc dosłownie pakowanie się dzisiaj w hologramy za złotówkę czy 2 złote to nie jest inwestycja na zasadzie może zrobić 2-4 złote profitu, tylko istnieje realna szansa na to, że będzie z tego potężny zysk, nie? Więc ja ogólnie, no, ciężko mi jest to w jakikolwiek sposób krytykować, bo tutaj, no, jakby rozumiecie chyba, coś kosztuje 70 groszy, nagle skacze na 15 złotych. To jest tego typu właśnie akcja. Ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby się w tym poorientować. Nie żeby w to inwestować na ślepo, bo tym nie ma sensu. Jakbyście chcieli, mogę wam powiedzieć, coś nagrać taki film, które naklejki dzisiaj wyglądają na takie śmiesznie niedoinwestowane albo ze śmiesznymi cenami. Za to ja zdecydowanie wolę, żeby to było, żebyście sobie sami do tego podchodzili, sami to pooceniali i tak dalej. Dla mnie bezpieczna, fajna opcja do gdzieś tam wkładania swoich pieniędzy. Raczej takie, nie wiem, takie łopatologiczne dosyć. I tam to bym tak skomentował. No zresztą to wszystko tak porobiło, nie? Rozumiecie ten mechanizm, jak on może zadziałać. Nie mówię, że zadziała. No. Także trochę taki zmemowany odcinek, ale jednak.